poprzednim projekcie Denko wspominałam Wam o tym, że jestem pozytywnie zaskoczona tym, że moje Denka są niezbyt wielkie, rozsądnie przeprowadzone, systematyczność widzę, że tutaj naprawdę weszła mocno. No i słuchajcie, dla potwierdzenia dzisiaj po raz kolejny niezbyt duże denko, ale naprawdę konkretne, więc przechodzimy z grubej rury. Be Beauty, żel myjący do ciała Coco and Prebiotic z Biedronki i to jest, uwaga, to jest historyczny moment, ponieważ jest to pierwszy kosmetyk z serii tej regularnej Be Beauty w Biedronce, który ma akceptowalny dla mnie skład. I to był żel, który był taki średnio silny, bo tutaj jeżeli chodzi o substancje myjące, oparty jest o delikatny, ale gdzieś tam ma takie mocniejsze też, natomiast nie ma na przykład tutaj SLS-u, czyli takich tych ultra mocnych substancji myjących. Sodium Coco Sulfate jest z takich średnio silnych, tak jest, więc to jest też kwestia do sprawdzenia, jak u kogo co się sprawdza. Niemniej jednak, jeżeli chodzi o moją skórę na ciele, oczyszczało się to dobrze, nie zaobserwowałam żadnego na przykład świądu czy czegoś, co by mogło świadczyć o suchości. Zapach, on pachnie kokosem, więc przyznam, niewiele więcej mi do szczęścia było potrzeba. Wartość pH jak najbardziej w porządku. Kolejny kosmetyk, również o odpowiedniej wartości pH, Only Bio płyn micelarny serii Kombucha. To jest płyn micelarny przeznaczony dla skór bardziej tłustych, z niedoskonałościami i czuć, że on jest taki mocniej oczyszczający, ale jak najbardziej w porządku, dobrze mi się nim zmywało makijaż, chociaż przez to, że on jest taki mocny, przyznam, że jeżeli chodzi o kwestię demakijażu, moja 30-letnia skóra preferuje już troszeczkę coś innego. Niemniej jednak jest to opcja najbardziej budżetowa z Rossmana pod względem płynów micelarnych o naturalnym składzie. Słuchajcie, pojemność całkiem duża, bo to jest 300 ml za jakieś 17-18 zł, jeżeli dobrze pamiętam. Jeżeli lubicie płyny micelarne, bo są dla Was komfortowe, to myślę, że warto spróbować. A nuż się u Was spisze. Okazuje się, że on ma dodatek nie tylko kombuczy, ale też zielonej herbaty, która ma bardzo dobre właściwości przeciwzapalne, przeciwtrądzikowe. Następnie, kolejny kosmetyk myjący o odpowiedniej wartości pH. Jest to szampon Garnier, tylko że on jest oparty o SLS. Słuchajcie, ja chyba z 5 lat nie miałam styczności z szamponami opartymi o SLS, no więc stwierdziłam, ok, spróbuję, zobaczę. Bo dostałam tą serię Fructis, bo wygrałam konkurs na Instagramie Garniera, miałam, był taki konkurs, że trzeba było napisać, za co się lubi swoje falowane, kręcone włosy. No i napisałam, za co lubię. No i okazało się, że zostałam wylosowana jako jedna ze 100 dziewczyn. Ja i jeszcze 100 dziewczyn dostało właśnie te paczki PR-owe, tak jakby, tych kosmetyków Garnier. No stwierdziłam, okej, spróbuj. Tylko ja przez to, że jak był ten marketing na Instagramie przeprowadzony, to sądziłam, że to będzie kosmetyk przeznaczony dla włosów kręconych, falowanych. Absolutnie nie. Niestety, ale jeżeli chodzi o tę serię, to ona wręcz puszy włosy kręcone, falowane. Widziałyście przy moim pierwszym podejściu do tej serii, że było wszystko ok, ale niestety systematycznie stosowane to pierwsze wrażenie było ok, ale systematycznie stosowana ta seria to nie jest coś, co bym mogła polecić włosom kręconym czy falowanym. Natomiast wiecie, o co tutaj chodzi? Potem jakby wpatrując się w opakowanie i opis producenta, to jest coś, co ma być do włosów puszących się i niesfornych. No to okej. Czyli idziemy w wygładzanie, a nie w wydobywanie skrętu. I postanowiłam spróbować sobie tą serię właśnie bardziej jako wygładzanie włosów. Takie wiecie, tak, że nie nosiłabym swoich włosów falowanych, tylko bardziej bym je wypielęgnowała jako włosy proste. No i wiecie, nie da się tak wyprostować kosmetykami włosów kręconych, falowanych, bo one wtedy w ogóle sterczą każdy w inną stronę i dziwnie wyglądają, jakby były zniszczone i popalone. Po prostu widać, że są takie jakby wysokoporowate. Więc puszą się bardzo. Owszem, po tej serii one są mniej spuszone, ale wciąż uważam, że jeżeli chodzi o te garniery, to to są przede wszystkim kosmetyki, które ja bym bardziej polecała włosom, które są proste, które chcemy wygładzać, jeżeli chcemy dążyć do tafli. Tak, ale nie jest to coś, co ja bym poleciła włosom kręconym. Takie mam przynajmniej wrażenie przy zastosowaniu. I ponieważ ten szampon, no jednak jest mocny, owszem, trzeba od czasu do czasu zastosować coś, co jest mocniej oczyszczające w przypadku włosów falowanych czy kręconych, ale ponieważ ja używam stylizatorów, które nie są takie mocno oblepiające, ja używam tylko naturalnych też tych kosmetyków do stylizacji włosów kręconych i falowanych, stąd też nie mam potrzeby, żeby sięgać aż po tak mocny szampon, a mnie swędziała po tym skóra głowy, więc ja go sobie właśnie, tak jak Wam wspomniałam, kilka razy zastosowałam,
ale zużyłam go po prostu do mycia pędzli i do mycia rąk i raczej nie przewiduję powrotów do tej serii. Następny, oj, jaki to jest ulubieniec, laski, jak przed chwilą narzekałam, tak teraz będą same superlatywy. Tonik Kloshi. Oczywiście wzorowe pH, super. I to jest tonik, który jest tak ultra lekki, a tak bogaty w substancje nawilżające, że to po prostu czuć, że on faktycznie dostarcza skórze mocnego nawilżenia, a jednocześnie on jest lekki niczym hydrolat. Nie czuć nic, żeby zostawało na skórze. Bardzo jest leciutki, to mi się bardzo podobało. I zdarzało mi się kilkukrotnie, że ja na przykład przed nałożeniem kremu, wiadomo, spryskałam sobie twarz tym tonikiem i nie miałam takiej potrzeby, że a no to wypadałoby nałożyć od razu krem, tylko już miałam taki komfort, uczucie załagodzenia, nawilżenia, więc nie nakładałam od razu kremu, tylko na przykład, nie wiem, brałam sobie kąpiel albo suszyłam włosy, bo ja sobie suszę włosy z głową w dół. Jak mam krem nałożony na twarz, jeszcze taki krem, który na przykład zostawia trochę film, no to jak mi te włosy się kleją do twarzy, to jest to mało komfortowe. Więc ja sobie po prostu psikałam tym tonikiem. Było komfortowe uczucie nawilżenia. Spokojnie mogłam przeznaczyć te 15-20 minut na suszenie włosów czy tam na kąpiel. No i potem sobie dopiero nakładałam krem. Super opcja. I jak patrzę sobie w skład, to on nie ma substancji, które by działały tak powierzchniowo, czynnie, w takim sensie, wiecie, tak typowo myjące, jak są czasami dodatek substancji w tonikach, więc nie ma tutaj takich substancji, ale jak ja go tak mocno potrząsnęłam, to zdarzało się, że on się gdzieś tam spienił, więc może tutaj jakaś substancja aktywna coś takiego jednocześnie niestety daje, niemniej jednak, pomimo tego, że ten kosmetyk się pienił, to on na mojej skórze spisywał się super i to jest jeden z niewielu toników, które ma bogaty skład, które właśnie gdzieś tam jakieś substancje, które mogłabym założyć teoretycznie, że nie do końca być może spiszą się na mojej skórze, to on się jednak sprawdził, więc dobrze jest czasem coś wypróbować, jak najbardziej, cieszę się, że wypróbowałam i sądzę, że ja będę sobie po niego sięgać systematycznie. Kloshi o mnie dba i wysyła mi paczki PR-owe, więc ja ten tonik dostałam w paczce PR-owej. Ja myślałam, że on jest znacznie droższy, bo 100 ml, no jak Kloshi, no wiem, że to jest jakościowo dobra firma, więc obawiałam się, że będzie bardzo drogie. A jak sprawdziłam, to jest około 40 zł. A jaki on jest wydajny, laski, to nie jest to samo, jak czasami mam hydrolat 100 ml i wystarcza mi na 2 tygodnie. Nie, to chyba miałam 2 miesiące używałam. Bo po prostu ten atomizer, on tworzył taką mgiełeczkę, taką lekusieńką po prostu, że to było bardzo rozsądne, bo czułam, że faktycznie skóra jest dobrze stonizowana w każdym miejscu, a jednocześnie nie zużywałam w nadmiarze tego produktu i był przez to bardzo wydajny, bardzo komfortowy przez to, jak piękną tą mgiełkę tworzył. Super, więc uważam, że okej, wydatek 40 zł za kosmetyk, który stosuję przez 2 miesiące, okej, wychodzi mi to ekonomicznie, mi się to spina, więc być może sobie kiedyś do niego wrócę. Nie mówię nie, bo zrobił na mnie naprawdę przeogromne wrażenie. Następnie serum, które ma 3 rodzaje witaminy C, to jest Alchemy. I to jest serum, które dawało mi super efekty na twarzy. Na twarzy widziałam, że szybciej goił mi zmiany trądzikowe. Jeżeli pojawiało się jakieś przebarwienie przy zmianie trądzikowej, to super po prostu on ujednolicał. Dzięki tej witaminie C, tak mi się właśnie wydaje, bo witamina C ma też takie właściwości rozjaśniające przebarwienia, więc na twarzy spisywało mi się to super. I ponieważ aktualnie mój trądzik hormonalny odpuścił z twarzy, mam wrażenie, że moja cera zaczyna wracać do takiej formy, jaką miałam przed tą całą burzą hormonalną, to teraz ten trądzik hormonalny po prostu szaleje mi na plecach. I moje plecy wyglądają po prostu dosłownie jak pizza. I postanowiłam, no to skoro on się tak super spisywał na twarzy, to spróbuję go sobie na plecy. I powiem Wam, różnie. Po prostu teraz widzę, że ten trądzik na plecach żyje własnym życiem, bo stosowałam go przez jakiś czas systematycznie i było wszystko ok, właśnie tak się wszystko fajnie łagodziło. No zazwyczaj proszę Adriana, żeby mi plecy nasmarował, bo to wiecie, wygodnie jak ktoś plecy nasmaruje. To Adrian sam mówił, że o, że nie ma tych stanów zapalnych, takich wiecie, do wyciśnięcia, takich wyglądających z tym białym czopem, więc było fajnie. A potem wiecie, no tam to okres, te sprawy, hormony szaleją i po prostu pomimo tego, że używałam systematycznie, to wciąż się, to się na nowo pogorszył ten stan i teraz wygląda to na nowo nieciekawie, więc przyznam, że też walka z trądzikiem bywa po prostu czasami frustrująca. I kwestia też jest taka, jak czyja skóra reaguje. Na twarzy spisywało mi się to super, bo ja tego sobie używałam zarówno na plecy, jak i na twarz, no bo po prostu mi się bardzo podobał efekt, jaki to mi dawało na twarzy i fantastycznie na twarzy mi się spisywał, a gdzieś na tych plecach po prostu ten trądzik, no nie chce mi się uspokoić, chyba po prostu będzie trzeba przeczekać, tak samo jak
pół roku chodziłam z twarzą pokrytą niedoskonałościami i tak właśnie gdzieś tam na plecach będę to chyba musiała po prostu przeboleć, że tak będzie. Ale jeżeli chodzi o krem znowu, który bardzo dobrze się mi spisał też na zmiany trądzikowe, to Recibo. Wiem, że tutaj jeszcze trochę tego kremu zostało, ale po prostu no... Szklane opakowanie i to jest mój wielki problem ze szklanymi opakowaniami. Ja wiem, że one wyglądają bardzo elegancko, bardzo stylowo, pięknie i w ogóle super, ale właśnie nie jesteśmy w stanie z nich wydobyć do końca kosmetyku. Nawet jeżeli ten kosmetyk trzymałam sobie tak i ile tam mogłam, to sobie go wytrząsałam, ale już tej resztki nie byłam w stanie wydobyć. A szkoda, bo krem był fantastyczny. To jest krem Game Changer Pro od Recibo. To jest krem, który ma dodatek retinolu i on jest wzbogacony tutaj dodatkiem witaminy C. Więc po prostu taka dawka substancji aktywnej. Ale las! Jak moja cera pięknie wygląda. Była gładka. Zmiany trądzikowe szybko się goiły. Żadnych przebarwień. Super, a jednocześnie żadnych podrażnień, jak to czasami przy witaminie A bywa. Ja miałam wcześniej z Recibo kilka miesięcy temu ten podstawowy Game Changer. No i przyznaję, że musiałam sobie wyrobić na niego tolerancję. Tutaj nie wiem, czy kwestia, że formulacja trochę dopracowana, czy moja cera faktycznie sobie gdzieś tam tą tolerancję wyrobiła, ale tutaj nie miałam żadnego podrażnienia. No chyba, że zdarzyło mi się nałożyć go za dużo, to wtedy troszeczkę tak. Ale jak stosowałam go w odpowiedniej ilości, systematycznie byłam w stanie go używać noc w noc. Co wieczór go nakładałam, a tamtego kremu, no, musiałam zrobić tolerancję i na przykład początki miałam takie, że kilka razy w tygodniu używałam krem z retinolem, a pozostałe wieczory nakładałam inny krem. Więc super po prostu kosmetyk, bardzo przypadł mi do gustu i polubiłam go tak bardzo, że nie testowałam jego wartości pH, ja sama osobiście, bo mi było szkoda, bo oczywiście jak ja sobie, wiecie, wyleję jakąś tam próbkę kosmetyku, żeby zmierzyć tą wartość pH, no to, że tam wkładam pH-metr, obawiam się, czy tam nie dojdzie do jakiegoś zanieczyszczenia i tak dalej, no to potem tego nie nakładam na twarz, tylko to idzie do wyrzucenia, tam ta próbka. A tutaj było mi tak szkoda, że ja po prostu napisałam do Recibo, jaka jest wartość pH tego kremu. Ale Recibo mi odpisało, jest to pH fizjologiczne, więc bardzo mi się to podoba. No super, do tego chętnie bym sobie kiedyś wróciła. Nie powiem, że nie. Zrobił na mnie bardzo dobre wrażenie. Bardzo mi się podobał. Także super, że mamy coś takiego na rynku. No i pamiętajcie, że systematyczne stosowanie kosmetyku z witaminą A pomaga nie tylko zachować naskórek i powierzchnię skóry jako taką gładką, bardzo ładnie wyglądającą, zwężone pory, brak niedoskonałości, ale też pobudza syntezę kolagenu. Więc żeby skóra właśnie na dłużej została miękka i jędrna, to warto wprowadzać retinol. Na temat retinolu macie u mnie na kanale pełny film. Kolejny fantastyczny krem, ale to już zużyty przez mojego Adriana, to jest krem Inimini. Adrian jest totalnie zakochany w kremie łagodzącym na co dzień Inimini i słuchajcie, sam sobie go kupuje, więc jest po prostu dla mnie coś niesamowitego, że on tak bardzo polubił ten krem, ale Adrian ma skórę bardzo suchą, wrażliwą i niestety niektóre kompozycje zapachowe zawarte w kosmetykach powodują u niego silne podrażnienie i zaczerwienienie. Ponieważ ten krem nie ma żadnego dodatku kompozycji zapachowej, to już Adrian właśnie podczas pierwszych jakichś tam testów bardzo ten krem polubił, bo mówił, to jest dla niego fajne, że nie ma kompozycji zapachowej, więc nie obawia się tego nałożyć na twarz, a jak zaczął systematycznie je stosować, to mówi, że po prostu czuje, że ta skóra jest fajnie nawilżona i przyjemnie. No i ja teraz Adrianowi robię IPL na łysinę, będę Wam pokazywać efekty, a po IPL-u może być tak, że skóra jest bardziej delikatna, bardziej sucha, bardziej wrażliwa i faktycznie po IPL-u tak naprawdę nie powinno się od razu jakichś tam kosmetyków nakładać, powinno się odczekać 6 godzin, ale po prostu Adrian po tym IPL-u ma skórę tak suchą, delikatną, że doczytaliśmy, okej, że tam można nałożyć jakiś kosmetyk, który nie ma kompozycji zapachowej. No to ja mu od razu po prostu po tym IPL-u łysinę smaruję właśnie tym kremem łagodzącym Inimini i jeszcze dodatkowo tonik Inimini pod spód, bo to są dwa kosmetyki Inimini, które Adrian używa systematycznie. I po prostu nie ma żadnych suchości, żadnych suchych skórek, nic się nie łuszczy, wszystko wygląda super elegancko. Więc Adrian już ma kolejne w użyciu. W ogóle Adrian też chwali bardzo za design, że jest prosty, bez zbędnych udziwnień i że dobrze to opakowanie leży w dłoni. Natomiast co jeszcze powinnam Wam w tym momencie pokazać z Inimini, może ja tutaj wrzucę zdjęcie. Żel do mycia twarzy z Inimini. To był żel, który bardzo dobrze spisał się zarówno u mnie, jak i u Adriana. To był żel bardzo delikatny. Oj, ojej, powiem Wam, to był taki żel, że żadnego uczucia ściągnięcia, żadnego podrażnienia, po prostu żadnego dyskomfortu po tym żelu nie było. A to jest żel, więc w miarę taki, wiecie, oczyszczający dogłębnie.
Więc super, że tak bardzo delikatny kosmetyk i jednocześnie żadnej tłustej warstwy, nic oczywiście nie zostawia, tylko dobrze jest ta skóra oczyszczona. I ma bardzo, bardzo delikatny zapaszek. Z tego co orientowałam się po Instagramie producenta, tam chyba jest 0,3% kompozycji zapachowej albo 0,03%. Bardzo malutka ilość i faktycznie ten zapach jest taki bardzo świeży. No i że spisało się to u mnie, to jest firma Inimini, ulubiona firma Adriana, więc mówię, no to spróbuj sobie. I Adrianowi faktycznie ten żel przypadł do gustu i stosował sobie, no i miał wyjazd pewnego dnia, beze mnie jechał na noc, spakował sobie kosmetyczkę, wiecie, zazwyczaj jak my jedziemy gdzieś razem, no to ja dbam o kosmetyczkę i jej zawartość i w lokalu, w jakim tam, nie wiem, nocujemy na przykład, to potem ja zbieram wszystkie kosmetyki, a teraz, że Adrian musiał sam o to zadbać, to oczywiście zostawił kosmetyki, żel do mycia ciała i żel do mycia twarzy, tam gdzie spał. Więc niestety, o ile tam żel laku do mycia ciała, to jeszcze przeboleję, bo wiecie, żel laku nieraz się mi tutaj przewijał na kanale, już go widziałyście, no tyle żel do mycia twarzy z Inimini nie mogę przeboleć, że nie mogę Wam go pokazać w projekcie Denko, ale jeżeli oglądacie systematycznie mój kanał i aktualizację pielęgnacji twarzy, to wiecie, że faktycznie miałam fizycznie ten żel i Wam na jego temat coś opowiadałam, więc ogólnie fajny i być może jeszcze sobie do niego kiedyś wrócimy. Kolejny kosmetyk z serii żele do mycia twarzy to jest Cien. I to jest znowu żel, o matko, który... uwielbiam, ubóstwiam. Bo to jest inny żel niż Inimini. To jest żel taki dogłębnie oczyszczający. Taki po prostu, który jak macie problemy z zaskórnikami, z trądzikiem, z tłustą cerą, to jego bym mogła polecić. Po prostu on działa jak magnes na zanieczyszczenia, które zalegają głęboko w porach. Bo po prostu on jest taki odświeżający. I ponieważ ja przez dłuższy czas walczyłam ze zmianami trądzikowymi, to powiem szczerze, to był chyba najlepszy żel, który mi dawał najlepsze efekty w kontekście właśnie oczyszczania tych niedoskonałości, które ja na skórze miałam. Jeżeli moje zmiany trądzikowe kiedyś mi znowu wyjdą, bo tak Wam wspominałam przed chwilą, no teraz po retinolu i w ogóle, nie, no to tak cera fajnie wygląda, ale gdyby mi się znowu coś pogorszyło na twarzy, na pewno do niego wrócę. Tylko to już jest mocniej oczyszczający żel. Znaczy pod względem składników Inci to on jest w miarę taki średnio silny, ale jak się go po prostu stosuje na skórę, to czuć, że on ma właściwości mocniej oczyszczające, ale oczywiście przynajmniej u mnie nie zaobserwowałam naruszenia bariery hydrolipidowej, no bo nie było żadnego uczucia takiego ściągnięcia czy podrażnienia. Następnie, co ja tutaj mam? Magiczna saszetka, znaczy magiczny kartonik, w którym mam kilka saszetek. Zaraz Wam wszystko opowiem, tylko sobie tu usystematyzuję. Tak. Więc pierwsza sprawa. Ja widziałam już jakiś czas temu w Rossmanie, że właśnie taki kartonik, w którym były maseczki do twarzy. Trzy maseczki, tylko to kosztowało, nie pamiętam, to jakoś miała taką cenę, że ja stwierdziłam, no nie, no bez przesady za trzy maseczki, żeby tyle dać, to nie dam. Ale jak zobaczyłam na promocji, kosztował ten pakiet 10 zł, trzy maseczki, no to już mi się to, wiecie, budżetowo spinało, stwierdziłam, ok, spróbuję. Te maseczki były fantastyczne. Tu była maseczka, będę Wam pokazywać po kolei, rozświetlająca, maseczka nawilżająca, o wow, ta nawilżająca, słuchajcie, jaki ona dawała super efekt, po prostu skóra była tak ujednolicona, nie tylko, że nawilżona, ale miała taki ładny koloryt, super, te maseczki były fantastyczne. I kojąca, to nie były maseczki w płachcie, to były takie kremowe, takie emulsyjne maseczki. No ogólnie zmywanie, wiadomo, ja tam fanką wielką zmywania maseczek takich nie jestem, niemniej jednak efekty totalnie mi rekompensowały tą konieczność zmywania i paprania się z tymi maseczkami. Efekt był super. W tej cenie te 10 zł za 3 maseczki było to bardzo atrakcyjne i być może jeszcze sobie kiedyś do tego wrócę. Bardzo bym chciała, żeby wyszły dokładnie te same maseczki, ale właśnie w formie takiej bardziej, wiecie, płachty, żeby to się po prostu łatwiej używało. Byłoby super, wtedy byłabym w stanie za to dać nawet troszeczkę więcej. Tutaj, no okej, w tej cenie było spoko. No trochę urwało mi, wiecie, jakby się to mówi, nie, że dupki nie urywa, no trochę urwało, bo jednak zrobiło to na mnie bardzo dobre wrażenie. Ale czy w tej regularnej cenie to kupię? Nie wiem, bo nie przepadam za tym zmywaniem maseczek, ale efekt był fantastyczny, bez dwóch zdań, po prostu pięknie cera wyglądała, zwłaszcza po tej nawilżającej, była taka gładka, taka po prostu jakby rozświetlona, ale nie, że jakieś drobinki, tylko po prostu taki ujednolicony koloryt i taka wyblurowana, no piękny dawały te maseczki efekt, bardzo byłam z nich zadowolona.
I kolejne saszetki, które ja sobie tam schowałam, żeby mi się nie rozsypały podczas wyciągania, to paski Crest, moje drogie. Tu mam dopiero kilka tych pasków, jestem w trakcie tej kuracji. Jak zazwyczaj ja sobie kupowałam paski w wersji takiej dla wrażliwych zębów, gentle, to byłam w stanie robić sobie taką dwutygodniową kurację, że używam przez 2 tygodnie codziennie pół godziny i jest wszystko super. Tu kupiłam klasyczne, bo chciałam, wiecie, jeszcze lepszy efekt może będzie. Wcale nie widzę, żeby efekt był lepszy, a zęby mnie zwyczajnie bolą po stosowaniu tych pasków, bo one są mocniejsze. Nie wiem, czy one są pod kątem działania wybielającego, bo tak jak Wam mówię, ja nie widzę, żeby był lepszy efekt. Tutaj, jeżeli chodzi o te paski, to ja po prostu je użyłam tak, że używam w jeden dzień i dopiero po kilku dniach nakładam po raz kolejny. Czyli nie robię kuracji dzień w dzień, jak się powinno robić, bo nie jestem w stanie, bo mam zbyt wrażliwe te zęby. Więc doceniam paski Crest, lubię paski Crest, raz w roku robię sobie kurację paskami Crest, ale już w życiu nie wrócę do tych podstawowej serii, tylko będę kupowała tamtą dla wrażliwych zębów, bo zwyczajnie no bolą mnie zęby, nie można żyć tak, że człowieka zęby bolą, bo zwyczajnie jest się nerwowym, a przynajmniej ja jestem, więc po co sobie nerwów w życiu dodawać. Także następny raz w przyszłym roku, jak będę robić kurację, to tylko i wyłącznie tymi paskami Gentle, bo też super mi zęby wybielają, a nie zauważyłam, żeby były jakkolwiek gorsze. Zastanawiam się, po prostu wersja Gentle, to nie musi być tak, że ona jest słabsza, tylko ona może mieć dodatek jakiejś substancji znieczulającej. Mogłoby tak być, ale pamiętajcie, że paski Crest to są paski, które są z Ameryki, tam jest całkowicie inne podejście do składników kosmetycznych, tam są stosowane też inne substancje aktywne, inne są regulacje prawne pod kątem tego, co jest kosmetykiem, co jest lekiem, co może być stosowane w kosmetykach, co może być stosowane w lekach. I nie są tutaj wyszczególnione składniki INCI, więc ja nie mam jak sprawdzić, co dokładnie jest w tym, co jest dokładnie w tamtej wersji. No i dlatego paski Crest, nie ma ich na rynku polskim, bo zwyczajnie prawo Unii Europejskiej nie dopuszcza do stosowania takich stężeń tego typu preparatów bez konsultacji lekarskiej. Myślę, że takie paski, takie stężenia i w ogóle można by to gdzieś było kupić w jakichś, nie wiem, na przykład gabinetach stomatologicznych, ale normalnie w drogerii tego nie kupicie, bo to jest w Unii Europejskiej zbyt właśnie tam wysokie stężenia i nie te substancje czynne, a na przykład w Ameryce jest to normalnie dostępne. Z analogicznej sytuacji powiem, że przykładowo u nas w Europie chlorek aluminium i hydroksychlorek aluminium, czyli substancje działające antyperspirująco i blokująco na wydzielanie potu, są normalnie dostępne, dopuszczalne i kupicie je w każdej drogerii, a na przykład w Ameryce one są dostępne tylko i wyłącznie w aptekach. No więc to są właśnie takie różne, wiecie, podejścia po prostu, więc ja zamawiam przez internet sobie te paseczki. Oczywiście pamiętajcie, że wszystkie linki do wszystkich kosmetyków, o których Wam dzisiaj opowiadam, znajdziecie w opisie pod filmem. I tutaj mam jeszcze eyeliner z Couleur Caramel. Mój ulubiony eyeliner, jeżeli robię sobie kreskę eyelinerem, to zawsze przy pomocy eyelinera z Couleur Caramel, bo jest bardzo trwały, nic mi się nie odbija, zapewnia piękną matową czerń. I tutaj niestety nie udało mi się go zużyć całkowicie. One są w ogóle, te eyelinery z Couleur Caramel, mega wydajne. I ja zanim go zdążyłam zużyć, to zwyczajnie minęła mi data przydatności, bo one są pół roku. Tak, pół roku od otwarcia, więc minęło mi chyba nawet trochę więcej, jak pół roku, trochę się prześlizgnęłam, ale już wiecie, no na okolice oczu nie chcę nakładać czegoś, co może być jakkolwiek tam, wiecie, utlenione, zepsute czy zanieczyszczone. Więc okej, odpuściłam, mam już nowy, ten sam, więc będę go używać. I ogólnie systematycznie już od kilku lat ja jestem wielką fanką tych eyelinerów Couleur Caramel. O, jeszcze tutaj coś znalazłam. Żel punktowy Sylveco. To jest jako taki na niedoskonałości. Bardzo dobrze się też u mnie sprawdza, chociaż przyznaję, że podobnie jak w przypadku serum, tym Alchemy, z plecami to nie jest łatwa walka i nie zawsze mogłam zaobserwować sukces. No na razie poległam. Jeżeli chodzi o moje plecy, to aktualnie leżą. I to już wszystko. Jestem ciekawa, czy któreś z tych kosmetyków miałyście. Dajcie znać, jak one spisały się u Was. Jakich macie aktualnie Wy ulubieńców? A nuż się zainspiruje i a nuż coś wypróbuje, dajcie koniecznie znać. I widzimy się już niebawem w kolejnym filmie. Będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie łapkę w górę i dacie subskrypcję, by nie przegapić żadnego filmu. Do zobaczenia. Cześć.